Ale zdążyliście uciec z Portugalii, nie? Dlaczego? No to nie słyszeliście, jakie tam pożary wybuchły? No to ja wiem, to my widzieliśmy te pożary. No to mówię, żeście zdążyli uciec, nie? No, rozkręcały się te pożary. Takie połaci na balone. My tak u nas nieraz tam mówią zakaz wchodzenia do lasu, bo groźby pożaru, ale jak wybuchnie, to tam nie ma takiej... No ale tam wszystko, nawet te pobocze, jakie były popalone. Ale ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, że u nas, teraz już chyba tego się nie stosuje, ale że lasy były normalnie przeorywane w pewnym momencie. Teraz też są przeorywane. Tak. I gruby pas był przeorany, zawsze był przeorany. I to było... Ja jestem zdziwiona, że oni tego nie stosują. W Portugalii lasy płoną, w Irlandii witen, to huragan był. A to Monika mówiła, ale dopiero zaczynał dmuchać. A to ten jak on, Ofelia, tak? Tak. Tylko że on w Irlandii już ostał, już zmienili mu nazwę z huraganu na jakąś tam wichurę burzową, czy jakiego, nie? Mówili, że pozamykane szkoły i w ogóle komunikacja, nie kończyła. A u nich to zawsze jest jak... Znaczy mój brat mieszka akurat... Tam temperatura tak się zdarza, że spadnie poniżej 4 stopnie, są poniżej zera, to że już dzieci do szkoły nie chodzą i już są szkoły zamknięte, nie? No tak, bo oni nie mają zimówek. Mój dzień sobie kupił zimówki, to on jedzie samochodem, a Irlandczycy stoją z boku i patrzą się, dlaczego on jedzie. Dlaczego on jedzie? On daje radę, oni nie, nie? No. Lęczyk dzwoni do pracy, nie mogę dojechać dzisiaj do pracy i koniec. No. To mój brat jak właśnie pojechał na początku tam w Anglii, to miał jakiś tam podwładny, no i czegoś tam podwładny nie zrobił. I tam nie to, że ten, ale tam no, porozmawiał go, no, że ten, a on był ten szef mojego brata, że tak nie wolno stresować pracownika. I sam robić czy co? No kurczę, nie? Nawet nie podali podać sensownego powodu, dlaczego tej pracy nie wykonał, nie? Ależ tak nie wolno stresować pracowników. Przyszliby do nas popracować, to by... No. Inne obyczaje i zwyczaje. Prędkość? Czy pijaszków łapią? Nie wiem, kogo łapią. A pan całą drogę nakrywa? To po to jest zamontowane? Tak. Czyli potem jakiegoś pirata drogowego, czy jakiś wypadek, czy no coś? No to już jest nagrane. Aha, no. To tak chyba dlatego tego wroga nagrali, nie? Co tam w Warszawie szalał. Chyba tak. Niesprytne, bo nieraz ciężko komuś udowodnić, czy to on spowodował jakąś tak, czy coś, albo jak ktoś ci zajedzie, nie? No. Wyjedzie. A nieraz jest tak, że on zajedzie, to się jakąś lampę wjedzie, czy coś, on sobie pojedzie, nie? Padli jak kawki. No, dzisiaj rano byliśmy w Fatimie, teraz już jesteśmy tu. To jest tyle tysięcy kilometrów. I też my jednak tak był upał, nie? Tak. Nie aż może tak strasznie jak wczoraj, ale mi się wydaje, że generalnie tam
sam upał to już jest. No. Ale nikt się nie spodziewał, że w październiku będzie taka pogoda. To dla nas była taka pogoda. No przecież co mówiła ta, jak byliśmy w Santiago, nie? Że tam o tej porze normalnie leje, nie? Ta Paulina, przewodniczka, że w tej Galicji nie ma takiej słonecznej pogody. Ale tam chyba u nich nie padało od kilku chyba mniej. Ona mówiła, że od 3 miesięcy są w stanie suszy. A tego skrótu to nawet nie znam. I gdzie on się kupuje, bo tu pracuje ciebie? No, aż na Krzykowie. Spać. A ja już tutaj wstaję. Trzeba było sobotę wziąć jeszcze jutro. Ale to mnie nie, bo ja dzieci muszę do szkoły wyprawić i mąż do pracy. Co to, sam się do pracy nie wyprawić? Słucham? Sam się nie może wyprawić nie, do pracy? Nie, on się sam może wyprawić, ale on jeszcze wiezie dzieci do przedszkola, do szkoły, to ja wstaję, żeby te. Ja mam roczniaka, więc on na bank wstanie, jak wstanie tata. No on tak ma, że tak wstaje. Jak on pojechał? Przecież to mini rondo. Gdzie wjeżdżą do placyka? Teraz jeszcze sprząta. Ona przy takim stanie zdrowia sprząta? No, ja też się dziwiam. Czy to ja podziwiam tak, bo w razie po prostu niesamowite to jest. Ona sprząta. Bo przecież ona tą jedną rękę ma bardzo tak dosyć słabą władzę, nie? Ona miała chyba ten lewostronny, nie? Ten duży mikrofon, ma lewą stronę, nie? Porażony. Czy pracodawcy to się opłaca za to, że się sobie no bo nie płaci składek za nią wtedy. I jeszcze ma dofinansowanie. No. Jeszcze chyba tam obrusy pierze na plebanii. A ona jest z Mierzyna? Tak, ona jest z Mierzyna. No to w ogóle, ja w ogóle podziwiałam taką odwagę, że ona się zdecydowała jakby z takiej osoby zaznajomionej, tak? Pojechać. Czyli ona miała szczęście, że na panią trafiła. No bo ja mam zawsze takie szczęście, jak gdzieś jadę. Zawsze muszę kiedyś tam. Janinką byłaś? No to kiedyś
tamtej pielgrzymce była taka Krystyna z kolei, ona ciężko było z nią wytrzymać. Aha. A ja ją tonowałam. No, wiesz, ja się nie pytałam jej. Ale to tak, tak wygląda, jakby to było po wylewie. No i mnie to też tak wyglądało, ale ja nie dopytywałam się jej. Ale taka miła kobieta. Nie, ona jest miła, tylko... Bo jej mowa o tym świadczy. Bo to tak mówią ludzie, którzy właśnie są po wylewie. Nie ugotuj, bo mamy dosyć gorąca. Siebie paruje, muszę przyjąć. Światło tutaj potrzebne. Thank you.
Bandurskiego, to wiem, gdzie jest. Ale ten, wrócę, nie każdy tędy jeździ, nie? Bo my zawsze spędzamy w lewo, bo tam od drugiej strony można, ale tędy jest bliżej. Tutaj? Tu w lewo, tak, na tym skrzyżowaniu. Aha. Bo to jest boczna Bandurska. Tam od drugiej też by się zajechało, ale jest dalej. Bardziej słaba i zwiastna. Domki. No my go kupiliśmy do remontu. W naszym domu drzewo rosło. On był w takim stanie. Aha. Naprawdę. No, już się dostał. Ale też drzewo rosło. Do środka rozsadził. Tak? Rozsadził jakby do...